Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecrafta. Jest ze mną oczywiście kto? Jest Sebulbiusz 2137. Dobry, siemano, siemano, siemano. I ogólnie to noc zaraz zapada, więc wypadałoby pójść się przespać, co nie? Takie, no tak, dzień dobry, zaczynamy odcinek, a w sumie wiecie co? Nie, pierdolę, to idę spać. Dobrze. To właśnie jest to. To jest właśnie Minecraft w całej okazałości. Dawno nie nagrywaliśmy odcinku, znaczy dawno, no. U was to pewnie będzie wyglądało tak, że to będzie odcinek co jakiś czas za odcinkiem leciał, ale u nas to faktycznie dawno, bo minął, kurde, no tydzień chyba nawet. Tylko tydzień? Tydzień? Tylko tydzień, naprawdę? Chyba więcej, nie? Albo z 10 dni, może ponad tydzień, może nawet 2 tygodnie minęły od ostatniego. Dokładnie, no niestety, ale za bardzo przekraczaliśmy czas antenowy i dostaliśmy po prostu bana na wystąpienia publiczne na Polsacie na jakiś czas i no i rozumiecie, jak jest. Tak, i plus jeszcze na dodatek, bo wy to widzicie w momencie, kiedy już prawdopodobnie jest już po wszystkim, spotkaliśmy się, była relacja, Wrocław 2. Dokładnie, wątroby mamy nieźle zajechane, więc no było zacnie. Tak, było zacnie, dokładnie tak i było ciekawe, jak już coś w łóżeczku leży, więc proszę do łóżeczka. Czekasz w łóżku, powiadasz? Tak, ale to Mateuszku czekam w łóżku, a nie Sebastianku. O, no to dokładnie, to widzicie, jako że my pozdrawiamy tak każdego bardzo ładnie na naszej serii, to tutaj propos Mateuszka, to oczywiście pozdrawiamy Zakolnikowa TV, ale chłopie, weź ty kurwa, zacznij robić coś na YouTubie. Dokładnie. No w sensie, w sumie zaczął, ale no, pozdrawiamy oczywiście. Tak, pozdrawiamy Zakolnikowa TV, który serdecznie otwiera i zamyka niektórym przed morną drzwi, a w dzisiejszym odcinku, no dzisiaj ja będę robił zbrojownię sobie, bo tak postanowiłem, plus jeżeli starczy czasu, to przy okazji ogarnę sobie podłogę w mojej chawirze, no bo wypadałoby mieć jakąśkolwiek podłogę, a nie kurde trawę w domu, no bo kto kurwa normalne trawę ma w domu, weźcie mi powiedzcie, no kto? Kto? Jak to kto? Puny, hehe. Nie no, żartuję, marihuana to nie mieć, panie. I żeby nie było dokładnie tak, tutaj w tym miejscu jest planowana zbrojownia, ale już mam mały, chytry plan, jak zrobić te zbrojownie, tylko że najpierw, żeby zrobić te zbrojownie, wypadałoby mieć łopaty i przekopać tam teren i przy okazji kilof. No bo jednak, no kurde, bez narzędzi kopać, no kurwa, no serio, kurwa, serio. No, dokładnie. Jako, że dawno nie graliśmy, to tam chyba pamiętasz, że w tej naszej starej bazie dużo tego jeszcze było, nie? Tak. Kto? Tak, dokładnie tak. Dobra, tutaj mi się w ogóle dźwięk z otwierania skrzyni spóźnił, więc XD, ale dobra. Przygotujmy sobie odpowiednie narzędzia i idźmy w teren, bo wiecie, trzeba kopać dlatego, że no wypadałoby jakoś się kurwa rozwinąć, a nie, bo żyjemy tak naprawdę we dwóch w tym posranym świecie, w tej posranej brytyjskiej gierce, no, przepraszam, nie brytyjskiej, norweskiej gierce, szwedzkiej gierce, żyjemy sami, poza nami nie ma nikogo, no ewentualnie villagersi lub po prostu wieśniaki, ale no ich nie ma też. Dużo zwierząt jest, no sami jesteśmy, no kurwa, no. No i oni się wprowadzą do nas, a jak nie będą chcieli się wprowadzić, to zmusimy ich, kurde, siłą, uprowadzimy ich czy coś, wiecie. Tak to będzie wyglądać. Tak to właśnie będzie wyglądać. Ja mam mniej więcej taki fajny plan, jak to ogarnąć, ale to zaraz zobaczycie mniej więcej, jak tylko się poprzetapia tam odpowiedni budulec. Ja za ten czas sobie będę mniej więcej ogarniał podstawę tej jakże zacnej budowli. Tak więc to zrobimy tak. I to jest tak. Uno do stres. W końcu z czego będziesz budował? Kamienne cegły. No i spoko. Kamienne cegłusie. To, że to wiesz. Tam zbrojownia to wiecie, no takie położenie. Kurde, to tak jakbyśmy po prostu położenie wojskowe robili, bo ta zbrojownia jest pewnie tam, widzicie, u Michała obok czego. No kurde. No panie i panowie, hehe, widzicie te kurde piękne budowle? Widzicie to?
Widzicie to, kurde? Nie widzicie? No to sorry. Battle Tauret, który będzie trzeba podbić Właśnie. i zająć, po prostu wypatroszyć, kurwa, każdego, kto tam próbuje mieszkać. Nie no, Nie no, w jaja sumie, oczywiście. no jaja, kurde, ale w sumie to patrz. To z perspektywy Minecrafta to tak trochę to jest. Takie chodzenie na Battle Towery jest trochę barbarzyńskie, bo patrz, bo teoretycznie to jak jesteś typiarze sobie wieże zbudowali i oni sobie tam siedzą, nic nie przeszkadzają, nas nie atakują, a my kurde idziemy i im tam robimy zadymę. Ale my zadymiarze jesteśmy, no to wiesz. No, My tak, to to tak jest. możemy robić. A ja tylko chciałem powiedzieć, że ja jestem większy zadymiarz niż Zakolak. Dziękuję. Jestem większy zadymiarz niż Zakolak. Bu tu Tym. tu tu Ru, tu ty, tu. ty, ty, ty. Ogólnie to no. Myślę, że troszeczkę tutaj jeszcze pewnych kreatywnych budowli z naszej strony zobaczycie, bo to nie tylko będziemy zbrojownie, bo w planach jest naprawdę dużo fajnych rzeczy do zbudowania, jak na przykład farma. Farma jest fajną rzeczą, którą trzeba Stacja zrobić. kosmiczna. Będziemy również oczywiście zwiedzali inne wymiary, no bo no wiecie, no Twilight Force sam się nie podbije i nie odwiedzi. Dokładnie. No kto zrobi dymy w Twilight Forest jak nie my? Kto zrobi, kurde, podbój kosmosu jak nie my? No No proszę kurde. was, no. Serio? Kurczu. Ile my Serio? tutaj. Serio, kurwa, ile my tutaj planów przecież mamy? A ty jakie ogólnie No. masz plany na dzisiaj? Pochwal się. No ja tam Havirę będę sobie kończył, bo ja tymczasowo Havirę nie robię, tylko ja robię tak, żeby już była gotowa, więc ja tu będę sobie siedział i kończył, nie? Myślałem, że ty powiesz, I. i ja tymczasowo Hawiry nie mam, kurde. Tak, ja to pod mostem żyję. Ale propos mostu, to właśnie zbudujemy też most. Znaczy, Właśnie. ja zbuduję, przynajmniej postaram się zbudować most. Ponieważ, no kurde, tak średnio mamy dostęp do siebie nawzajem. No Tak właśnie. nie bardzo jest przejście, a przydałby się jakiś most. I ten most będzie od razu już tam powoli ulica budowana, ponieważ, tak jak mówiliśmy, będziemy tutaj się wozić, kurde, pojazdami, niestety nie laguną, bo jej nie ma, ale będziemy tutaj się, kurde, wozić. Każdy będzie miał swój samochód i jako, że zbudujemy dużo takich budowli, to będziemy sobie popierdalać po całej mapie. Wiesz, jak ja to skomentuję? No. Ten most. Ten most jest najpiękniejszym mostem, jakiego w życiu widzimy, aż mi łzy ciekną, Boże kochany. Cóż za wzruszające przemówienie. To było nawiązanie do Zakolaka. Oh my god. O nie, proszę nie reklamować tego szkodnie. Znaczy, Mateuszku, dziękujemy, że oglądasz naszą serię. Nie, no ale wiesz, on to tam wiesz, on to tam sobie może, kurde, się reklamować. Na reklamowanie to Jim ma totalnego bana, bo Jim, co ty kurwa zrobiłeś? Naprawdę, ja rozumiem, że chcesz, żeby ludzie wchodzili na twój kanał, ale serio, takie reklamy, no ja pierdolę, serio, kurwa. Człowieku, ogarnij się, wstydziłbyś się. Dokładnie. Człowieku, zejdź na ziemię, kurde. Albo jak ekipie. Człowieku, coś ty zrobił! No tak, no. No cały gym, no cały gym, kurde. No, raz się reklamuje tak, raz się reklamuje tak. A każdym razem usłyszę i tak to samo. Proszę się kurwa nie reklamować. Chociaż są osoby, które lubią, jak się reklamuje. I co No. teraz? To bardzo, bardzo nieładnie. Bardzo, I bardzo. czy one w tym momencie też powinny dostać rykoszetem? Nie wiem, wiem, że Jim powinien dostać srogi w pierdol, ponieważ no w tej ostatniej dramie to przeholował. Ja jestem ciekaw, jak tam teraz ta nasza drama 1v1, V1, V1 stoi. Każdy na każdego. Tak. Ponieważ hehe, bo wiecie, bo dramują się, a potem idą i nagrywają Minecrafta. Ha, Haha, co za kurde. kurde. To już bardziej politycy są rzetelni od nas normalnie. No bez Oni to kitu. sobie dyskretnie idą na kawę, a my to publicznie nagrywamy Minecrafta. Nie no, brawo, brawo chłopaki, kurde. Brawo, Dobrze kurwa, chłopaki. brawo, brawo, kurwa, brawo. Dumni Autentycznie. wy z siebie jesteście. Macie wyrozum i godność człowieka? Nie? Jak to nie?
No my to nie mamy, kurwa. O, ja też sobie już robię podłogę, bo też taka bida bez podłogi. No bieda mieć, nie? Trawę, kurde. No, ale powiem ci, że chyba jako, że w naszym regionie, że to nie jest Aternos, gdzie jako miejsce osiedlenia chłopaki sobie wybrali fajny kanion, tylko problem było tam, że to był biom zimowy i śnieżyło i trzeba było... No i bez dachu to było ciężko, no kurde, dachu się nie miało, to ktoś tam pograł inny na serwerze, ty włazisz, a twój dom cały w śniegu, no XD. No więc ja tutaj na razie dachu nie będę sobie chyba robił, ale zobaczę. Może skończę, kurde, trochę przy tej podłodze, ten most zacznę robić. O właśnie, propos mostu, bo ja tu miałem... No właśnie, propos mostu. Właśnie, propos mostu. Kurde, bo jak się... Ja zapomniałem już, jak się kraftowało ten asfalt. Bo ja sam zrobiłem tego moda, a nie pamiętam, jak się, kurde, to kraftowało. O. I zaraz takie Seba, no brawo Seba, no kurde. No, brawo, no, brawo ogólnie. Brawo Seba. Węgiel drzewny. Ty, a węgiel drewny to jest od przepalania drewna. A. Tak jest. Tam już coś kurde. Widzicie, patrzcie, to jest taki fajny, śmieszny klocek, ale spokojnie, ten klocek wyewoluuje kiedyś w coś lepszego. Ja mam na razie taki plan, dlatego że wymyśliłem go sobie na poczekaniu dzisiaj, przed nagrywkami, mniej więcej jak to ma wyglądać, a jest to inspiracja budowlą z pewnej gierki, zwanej jako Farcry, więc no. Ale jaki klocek? Czy ty żeś tam kurde post... A, czekaj, bo to, że to zbrojownia, tak? Tak. Tak. No tak, my tutaj będziemy... No wiecie, no tu się szykuje naprawdę duże, duże miasto. My tutaj się nie... mamy zamiar nieźle osiedlić. Farmę oczywiście zrobimy z rozmachem jak na Aternosie, gdzie zrobiliśmy jebutnie dużą farmę, a potem mieliśmy tak, że ej, Michał, brakuje arbuzów i wszyscy mieli bekę, nie? Tak, no XD totalne, nie? No beka w ciul. No ale tak było, kurde. No było, no nie mogę temu zaprzeczyć, no gdybym zaprzeczył, to byłbym głupcem. Ale cóż, panie i panowie, jak widzicie, kopiemy sobie tutaj dirta, bardzo fajna czynność, polecam 11 na 10 IGN. Ale ogółem powiem ci, że z dirtem było spoko. Z dirtem, kurczę, co ja gadam z dirtem, ja pierdzielę. Z Aternosem, przepraszam, się zwiesiłem, z Aternosem było spoko, tylko właśnie, wiecie, to jest problem Minecrafta na wanilii, że jak już się rozbudujecie i wszystko i na przykład się wykoksicie, zrobicie ten kokset czy coś i chcecie, na przykład macie coś takiego, że okej, to jadę kurwa spuścić w pierdol moim koksetem komuś, no i komu spuścicie ten w pierdol? Na wanilii nie ma co robić, a tutaj jak my zrobimy kokset albo zrobimy sobie jakieś karabiny czy coś, to my możemy lecieć na jakieś battle towery czy na jakichś bossów i tam wszystkich wystrzelać. No więc właśnie, no i widzicie, no... Mądrego to aż miło posłuchać. No ale mówię, no wanilla jest spoko, ale to jest do czasu, nie? Wanilia, tak. Wanilla jest spoko jak... Wanilia jest spoko, no ja lubię bardzo wanilę. To dobra, no ale wanilla jest spoko jak ma się pomysł, jak ma się co budować i wszystko, ale... Jeżeli tak pomysłów trochę brakuje, albo na przykład... Pomysły są, ale jest tak, nie wiem, ale by się w sumie porobiło coś przygodowego, no to trochę lipa, bo właśnie taki Minecraft zwykły, no niby pododawali tam. Aż jewnąłem sobie, niby pododawali tam te struktury, te jakieś pod wodą czy coś, ale szczerze, nie wiem, jakoś nigdy mi się to nie podobało jakoś specjalnie. Takie serio, kurwa? No. Naprawdę? Nie wiem, jakoś to, co oni tam próbują dodawać, to wiesz, to... No można by powiedzieć, że no niby okej, może im coś tam wychodzi, ale... Ja już moim zdaniem taki Battle Tower to ma swój urok, a tamto to tak... Nijakie trochę jest, ja pamiętam właśnie, że... Jak oni tam dodawali te update'y cały czas na tych PS3, PS4, Wicie... To ja tylko tam wbijałem, żeby wiesz, zrobić sobie na szybko jakoś trofea na... świecie tutorialowym i tylko patrzyłem... Co oni to kurwa dodają? Co to kurde jest, nie? I szedłem dalej tak naprawdę. Już teraz na szczęście nie.
nie update'ują wersji na PS3 ani na Vita i mogę mieć wywalone. Ale na PS4 pamiętam ostatni update, o ja pierdolę. No kurde, ja spać nie mogę, bo wszędzie są potwory, no cholera jasna. To sobie postaw pochodnie wokół łóżka. Mam tu pochodnie jakieś, proszę, powiedzcie, że mam. No nie mam, no nie mam. Okay. No nie mam, no nie mam. Jak to nie mam? O ja pierdolę, myślałem, że to ty, a to szkielet. Czekaj. Dobra, to zrobimy, żeby tutaj nie marnować czasu antenowego, zrobimy bardzo nieładny myk. O, proszę bardzo. Dzięki. Ja potrzebuję, kurde, spać, bo ja muszę potem dalej robić. A wiesz, co jest najgorsze? Ty, ja teraz... A, tu jestem. No, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że już mamy 16 minut czasu antenowego. A my gówno zrobiliśmy. Nie no, ja trochę tam zrobiłem, ale wiesz. No chodzi o sam fakt. Kurde. To jest typowe, jak nagrywamy odcinki z Minecrafta, że to tak szybko leci, naprawdę. Czas zapierdala, to prawda. My ledwo ja co zaczniemy ci... i już kończymy. Ja powiem ci szczerze, z innych gier mi tak szybko nie lecą odcinki. Przydałoby się nam. Też zależy, bo niektóre zależy od gierki, nie? Niektóre gry to szybko lecą, leci czas, a niektóre to tak jest takie... Jezu, ile jeszcze? Ja tak miałem z Harrym Potterem na PS2. Już chciałem powiedzieć, że Harry Potter to przecież gierka, którą ty bardzo chciałeś nagrać. Znaczy, ja chciałem to nagrać, bo chciałem zaprezentować ludziom, jak wygląda wersja na PS2, bo nikt w Polsce wcześniej tak to tego nie nagrał. Ktoś tam chyba nagrał już przede mną, ale no tak to ludzie, tam albo jedna osoba nagrała czy coś, ale no ogólnie ludzie tego za bardzo nie nagrywali, nie? Więc chciałem zaprezentować, ale Jezus Maria, jak ta gra mnie zniszczyła psychicznie w pewnym momencie, kurde, jedna i druga, i kamień, i komnata, a jeszcze więzień mi został, kill me please. Nie no, więzień cię nie zniszczy, więzień nawet nie ma szans się zniszczyć. No ja mam nadzieję, bo ja od tego więźnia się bronię jak tylko mogę, nie? To tak, że... Ale ty masz jakieś złe wspomnienia z tym, czy to przez właśnie te wersje PS2-kowe tamtych gier? W sensie ja się po prostu przez to, co Komnata Tajemnic i Kamień Filozoficzny mi zafundowały na Let's Playu, to ja po prostu boję się w ogóle ruszać więźnia Azkabanu, bo więzienia Azkabanu ma taką samą formułę, co tamte gry, no nie? I o to chodzi. O nie! Ale będzie ciekawie. No, znowu będzie. Powiedzcie mi, dlaczego? Dlaczego tak jest? Powiedzcie. Ale coś, za co szanuję więźnia na PS2, to jest, że jak tam możesz, jak na PC-cie ci same postacie zmieniało, to na PS2 możesz zmieniać w dowolnym momencie postać. Zawsze. O. To jest spoko, to jest zajebiste akurat, ale... I nawet śmieszne w wersji na PS2, specjalnie dla wersji PS2, został zrobiony osobny polski dubbing. I to jest śmieszne, no nie, ale szczerze, kurde no, ja nie wspominam źle tej gry, tylko po prostu ja boję się, że ja mogę nie ogarnąć niektórych zagadek znowu, czy coś. O, slime się pojawił tu u nas, o kurde. Szlambole, kurde, i jest jeszcze mózg. Po co nam mózg? Mózg? No, i to zombiaka. Mózg zombiaka wypada ze slajma? Nie, znaczy wypadły piłki, ale jeszcze przy okazji znalazłem mózg, który leżał. To nie wiem, po co mózgi, one chyba z Towncrafta są, tak? Chyba jo. Tak, z Towncrafta. No jak najedziesz, to ci... No jak najedziesz, to ci wyskakuje, z jakiego modu to jest, więc... Tak. Nie wiem, ja nie wiem, po co te mózgi są, tak szczerze, w sensie... No... Tak. Są, bo są. Tak. Tok. Kurwa, spierdalam obrabować bardziej tego. Ten zamek cały. Masz w ogóle jakieś żarełko? Skończyło mi się. No, kurwa, czekaj, to ja. Ale mamy biedę. Biedę umysłową. Znaczy to swam drogi. Bieda w chuj jest w ogóle. No bieda w chuj. Bez kitu. Ja poszukam tam, pójdę, wiesz, to... naszego starego domku, akurat i tak idę. Wiesz, my mamy wręcz biedę umysłową, he. Bo u nas to bieda umysłowa to nie od dziś akurat panuje, ale to wiesz. Tak jak kurde Cypis, który nagrał diss na Władimira Putina.
O nie, dobra, kasuj tę wypowiedź, kasuj tę wypowiedź, bo nam zdejmą film. Tak. To już, jeżeli uważasz, że za tę wypowiedź nam powinni zdjąć film, oj, to co nam zrobią za wszystkie inne wypowiedzi, bo he, one też nie były w żaden sposób przychylne dla kogokolwiek, bo my tutaj robimy ogólnie jedną wielką zadymę. Tak, my Tak robimy naprawdę. jeden wielki roast i to jest coś lepszego niż jakiś tam roast Freeza, proszę państwa. No dokładnie, lepiej zrobić dym i obrazić każdego. Najlepiej tak jest, po prostu. Kurde, on mnie obraził, a my takie, he, my obrazimy każdego. Pizdy. Dokładnie. Kurwa, mać. Ej, chuja widzę w tym pierdolonym, tej naszej starej pierdolonej chacie. Okej, mam kurczaka, możemy kurczaka upiec, mam. Wieprzowinę, dobra, to więcej. Kurde, zajebiście, więcej tych rzeczy, żeby majestaśko wkurwić. Świetnie. Dokładnie, a nam na tym najbardziej zależy, tak więc nie pozdrawiamy Maję Staśko, generalnie ona nie robi dobrych shotów i nie robi dobrych dymów. Dziękuję, dobranoc. Dokładnie, ekolodzy kurwy, jak już to mówiliśmy wcześniej. Ekoloc. Kurwa mać, naprawdę, no. Co ja mam stąd wziąć? No, tu nic. Ludzie, tu niczego nie ma. Zombie, zamknij tą mordę, kurwa, no. I to jeszcze baby zombie, kurde. Zamknij O Jezu, pysk. baby zombie jest najgorsze. On w ogóle tak skrzeczy, jakby nie wiem, kurwa. Autentycznie, no, to jest. Ja pierdzielę, no kurde, no serio. Znaczy. Skrzeczenie z krzeczeniem, ale on zapierdala, jakby miał jakiś motorek w dupie. A może ma? Może i ma w sumie. Może i ma. Krzywe nogi jak sra. Hehehe. Tak Jesteś jest. kurwa. Myślisz, że ty jesteś zabawny? Tak. Myślę, że jestem zabawny. No to dobrze myślisz. Ja pierdolę. No, więc tak na razie to wygląda, aczkolwiek jeszcze daszek trzeba zrobić i potem rozkopać tam w środku, ale sama w sobie konstrukcja jako tako na razie wygląda. Taki malutki budyneczek, ale będzie się schodziło w dół do podziemi i tam będzie zbrojownia. No i zajebiście. Się jakoś ewentualnie ozdobi, może jakieś kraty się da jak w celi, będzie takie. O, więzienie tam się od razu zrobi, o, proszę, To już. nie, więzienie to inny, kurde, budynek od razu z rozmachem wszystko. Ty, ale jakie ten? Co ty tam zrobiłeś, że ty to robisz, że pod ziemią będzie ta zbrojownia? No, że będzie, jakby będzie taki budynek i się schodami w dół zejdzie do takiego tego. Aha. No spoko. Coś takiego wykminiłem sobie w głowie. No, jak masz pomysł, no to wiesz, no to gołąnie. No, tak więc trzeba tutaj, chociaż nie, ziemia się przyda, to takie niepotrzebne rzeczy ja sobie tutaj pochowam, bo kurde, no, no wiecie, no kurde, zaśmiecają tutaj ekwipunek. A powiedzcie mi, po co zaśmiecać ekwipunek? Powiedzcie. Tak szczerze. Wytłumaczcie mi to, kurwa. A wytłumaczcie mi to, kurwa, też kolejną jeszcze rzecz. Jakim, kurwa, cudem my nie mamy jeszcze backpacków? Właśnie, to jest najlepsze, to już jest chyba 11. odcinek albo 12. z rzędu. Kurwa, nadal backpacków nie mamy. Co my odpierdalamy? Taka bieda, nie? No autentycznie, no my to jesteśmy bieda MTV Cribs Edition, nie? Ale my naprawdę, powiem wam szczerze, my robimy straszną biedę na tym Minecrafcie, w sensie my poszliśmy prawie, że nieuzbrojeni. No dobra, my mieliśmy diaksowy miecz, no to prawie, że nieuzbrojeni, no to nie można by tego powiedzieć, ale poszliśmy, kurde, uzbrojeni po chuju na ten. Uzbrojeni poszliśmy po chuju na ten zamek, który nam po prostu zniszczył dupę. A teraz jeszcze kurwa nie mamy ani plecaków, ani nic w ogóle. No, ten kurwa nie ma dachu w domu, ten kurwa nie ma podłogi, w ogóle mostu do siebie nie zrobiliśmy. Nie, no kurde, wiecie, no. Świetnie. Świetnie, no dokładnie.
Kurde, polecamy się. No. Szczególnie jakbyście chcieli naśladować to, jak my gramy. No kurde, my jesteśmy profesjonalistami w tę grę, to widać na każdym kroku. Dokładnie. I ogólnie jak chcecie się zainspirować naszymi budowlami, to proszę nie wolno, dlatego nie, że w naszym świecie nie ma czegoś takiego jak inspiracja, tylko jest plagiat. Dziękuję. Dokładnie. Także no to są prawa autorskie, pamiętajcie, nie wolno, kurde. Nie wolno, bo już jest jeden taki łódzki pedryl, który chciał podjebać mi budowlę i... Na dniach się wybiorę do niego i wyprostuję mu ząbki. No dokładnie, taki brodacz, który w Biedronce pracuje, no on tam trochę podskakiwał i... Tak. No niestety, no już tam do niego bilet mieliśmy zamawiać, ale wiecie, no stwierdziliśmy, że nagrywanie dla was Minecrafta jest na tę chwilę ważniejsze. No, to poza tym, no serio mamy go znowu widzieć, kurwa, no nie dość, że go widzieliśmy na Wrocławiu dwójce, to serio znowu mamy go widzieć, naprawdę. Ile można. No ile można, jak z nim już po 5 minutach już masz dosyć jego osoby, co dopiero kurwa znowu go widzieć. No nie, ja pierdolę, jakie dymy. Jot jot i z fartem, więc nie pozdrawiamy tego użytkownika, tego Alegrowicza. O nie. Jakby ja poszedłem tutaj obrabować ten zamek bardziej i... On jest piękny w tym momencie. Ja go tak rozpierdoliłem, że... Trzeba będzie się w którymś odcinku tam wybrać i pokazać te zniszczenia. No bo kurde, to tylko... To tylko ja tam taki rozpierdol zrobiłem, ale no... Ale... Fajnie się leciało poza świat? Tak, fajnie się leciało poza świat, wpisując komendę ukośnik kill. Znaczy, co? O nie, słyszysz to? Słyszysz ten dźwięk, czy nie? Słyszysz tą muzykę? Nie, no, Polsat? Nie. W tym momencie intro z Pornhuba i JSB, jebać Sebulwę Community od Zakolnikowa TV i będzie takie: Sebulba nie potrafi grać fair, tylko gra na cheatach. Wpisuje se komendy JSB i z fartem. Co to, panie, zagranie na cheatach, to kurwa jakieś pomówienia są. To są pomówienia! Ale co zrobisz, jeżeli teraz Zakol znajdzie inspirację na materiał? I co teraz? No, powiem mu, żeby się pierdolił, bo sam nie umie grać, co już udowodniłem mu na jednym filmie. I to będzie takie: serio, kurwa, Zakol, ty dopiero teraz tu wyskakujesz? I mówisz to ty? Tak, ty? Kurde, nie, za 2 minuty kończy się nam czas antenowy, nie! Nagramy kolejny od razu potem. Tak, ale no wiesz, jednak kończy się. Nie no, Michał, no ja ci powiem tak, no JP i z fartem, jebać Polsat. Ale nie powiedziałem tego. Nie, bo pracownik TVN zwany jako Ator zaraz nas tutaj ten pochwali, serdeczny powiedz, pozor, to znaczy... Ator, tam wiesz, jakby z Czarnowidzem, to tam są Czarnowidzcie, ale no, proszę się nie reklamować i nie pozywać. I do łóżka proszę iść. Ja zaraz pójdę do tego łóżka już. Proszę do łóżka, bo hejterzy czekają. O nie, hejterzy? Tak. O nie, to ja nie chcę, kurde, halo. Ja spieprzam do tego łóżka, ja już śpię tutaj, kurwa. A co byś zrobił, gdyby nagle teraz tak wstajesz, jest nowy dzień i nagle masz ten, szyby zbite, bo na przykład ktoś, kurwa, cię tam rzucał. Wiesz, co bym powiedział, bym najpierw się zdziwił, bo jeszcze nie mam szyb w chacie. Po drugie, to zastanawiałbym się, kto zlikował mój adres na Karaczanie. O nie! No? No, co się stało? Co? No, dobra. Dobrze. O, to będzie cięcie. Ała, w dupę dostaję, ała, no nie. Pewnie... No i widzicie, awkował i się doigrał, debil. Ale beka, fajnie. Ta jasne pajacu, mnie zaatakowali, kurde, tutaj było 3-1. Wzięli cię od tyłu, powiadasz? Tak! O nie. A najgorsze jest to, że przez szkielet
to w tym momencie to wiesz, to on se tak w wodzie pływają się. O nie, ponad pół godziny już, kurwa, no. I on nic nie płonie. Dobra, jestem tu u ciebie. Będzie można zaraz skończyć odcinek. Tak. Ej, kurwa, ja chciałem iść do ciebie, wiesz dlaczego? Zaraz ci powiem. No. Zaraz ci pokażę dlaczego. Pana to, o. Kurde, dzień dobry. Ja jestem tutaj Hindusem z Uber Eats. O, proszę. O, kurde, o. To jest kurczak z Rożna, nie tam jakieś kurde kebaby, kurde. Od Turków. Nie, O. gadasz od Turków, dobra, dobra. Szybko. Ja Chodź. stanę na szczycie. O, i dawaj, kurde. Czekaj, zrób sobie drugą taką grubość, drugiej grubości, tak. Dobra, nie wydurniajmy się już, bo jeszcze nam zdejmą ten. Pa, pa, do Pa, widzenia, do następnych odcinków, kurde moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podoba i śledźcie nasze dalsze przygody, elo, widzenia. do widzenia.